Witajcie. Chciałam Wam o czymś opowiedzieć. W połowie maja w niektórych krajach europejskich, w tym także w Polsce, następuje ochłodzenie, a mogą nawet wystąpić przymrozki. Zauważyliście pewnie, że było na dworze bardzo ciepło, nawet taka pogoda jak latem, a teraz zrobiło się zupełnie chłodno i mogą nawet nad ranem być bardzo chłodne godziny, w których mogą pojawić się przymrozki. Jest to niebezpieczne dla różnych roślin. Mówimy wtedy, że to są dni trzech ogrodników i zimnej Zośki. 12 maja ogrodnika Pankracego, 13 maja ogrodnika Serwacego, 14 maja ogrodnika Bonifacego oraz 15 maja Zofii. Po tych dniach niestraszne ogrodnikom, sadownikom i rolnikom przymrozki. Wśród ludzi krąży nawet taka bajka. Było 12 braci. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Spotkali się oni na Sylwestra i świetnie się bawili. Ale w tym czasie podły styczeń ukradł kilka dni lutemu. Przez to luty jest krótszy. Luty bardzo zmartwił się i poszedł po radę. Poszedł do maja, ale styczeń był bardzo zazdrosny i wysłał w zemście trzech ogrodników, którzy przynieśli mróz. I tak w maju pojawiają się przymrozki. Ot taka legenda. Są różne sposoby, aby ochronić rośliny przed przymrozkiem. Przykrywali się słomą, albo w sadach palono ogniska. Do dzisiaj w niektórych miejscach też tak się robi. Chciałabym, żebyście teraz zobaczyli, jak w moim ogrodzie radzimy sobie z takimi przymrozkami. A więc ciepło się ubieramy i idziemy do ogrodu. Jednym ze sposobów ochrony kwiatków jest u mnie na przykład przykrywanie wiaderkami. Zobaczcie, tu pod spodem też się kryje kwiat. Właśnie. Są to begonie i niestety nie służą im niskie temperatury. Także przykrywamy te 4 dni. Przykrywamy. Zostawiamy w spokoju. Na większą ilość kwiatków niestety nie starczyło mi wiader, także posłużą do tego gazety. Kilka warstw gazet powinno pomóc. Pamiętacie, jak byliśmy tutaj oglądać na początku sałatę i rzodkiewkę? Sałata jeszcze została, rzodkiewki już pojedzone. Zostały teraz tutaj posadzone pomidory. Pomidory niestety nie są zbyt odporne na mrozy. Zostały tutaj też postawione różne roślinki, kwiaty, sadzonki różnych kwiatów. No i żeby mróz tutaj się nie dostał, zapala się różne świeczki, znicze. Także tu mamy znicze, tam dalej są jakieś świeczki. I dzięki temu utrzymuje się tutaj ciut wyższa temperatura. Niektóre rośliny zostały przykryte agrowłókniną, czyli taką tkaniną ogrodniczą, aby przetrwać te mrozy. Tutaj pod spodem mamy pochowane donice z roślinami.